Siemanko, witam was w pierwszym odcinku po urlopie, pierwszym, który nagrywam w domu po urlopie. Przyciągam brzuch, może nie będzie widać mojego pourlopowego bebzona Jantałka. W każdym razie chciałem wam pokazać Warcraft Escape Room. Moim problemem jest to, że czasem jak siedzę na kryształowym tronie i załatwiam swoje ważne interesy, znudzony z telefonem w ręku, wertuję sobie online sprzedawców i jak wpisuję sobie World of Warcraft, cokolwiek mi wyskoczy, a wpadnie mi w oko, to kupuję bez zastanowienia zeszyt, skarpety, cokolwiek tylko mogę. Tak już jest moje silne wewnętrzne dziecko. Więc jakiś czas temu trafiłem na planszówkę. Planszówkę Warcrafta. Jedyną jaką mam do tej pory to jest Monopol, World of Warcraft Monopol. Poza grami na kompie i online to było coś, co zawsze lubiłem grać z przyjaciółmi. W jakieś planszówki, karcianki i tak dalej. Kilka miesięcy temu już nawet to było. Trafiłem właśnie w jednym dość popularnym sklepie internetowym na to. World of Warcraft Unshackled Escape Room Box. Piękna sprawa. Jak widzicie, jeszcze sobie jej nie otworzyłem. Nie mogłem się doczekać, żeby to zrobić i dlatego czekałem w sumie na to, żeby miała możliwość porządnie nagrania sobie odcinka z tego otwierania i sprawdzania, co tutaj mamy. Gra wygląda tak. Opis jest króciutki. Will you escape the dangers of Azeroth? You have 60 minutes to break free of the chains that binds and the evil that's threatened the World of Warcraft. No i krótki opisik featuring three different scenarios with three difficulty levels. Easy, medium and challenge. Play as honorable members of the Horde and Alliance and overcome obstacles before time runs out. No i tutaj mamy króciutki opisik, co jest w grze, więc three booklets, rules, scenarios and the lost pages of the apprentice notebook, 155 puzzles and clue cards, three immersive soundtracks straight from World of Warcraft. Soundtracks, immersive. Nauczyłem się ostatnio, że to słowo jest dość popularne w Polsce. Imersja. Jaką ta gra ma imersję? Ale tam jest imersja. Chłopaki, jaka jest w grze imersja? Zostałem wciągnięty przez imersję. Nieważne, ale okej. Okay. Jest muzyczka, jest imersja, zobaczymy. One foldable poster, one prism and three found documents. Okej, okay, co jest? Jeden Game Master i od 2 do 5 graczy. Dwa scenariusze po 60 minut i jeden scenariusz 75 minut. Age 14+. Dobra, to otwieramy. Proszę bardzo, mieczyk Warcraftowy. Okej. Okay. Jak się chłopaki cieszę, nawet nie wiecie, kurde, to jest coś, co chciałem zrobić dawno, ale czekałem na ten moment, aż nagram. Pudełko ładnie zrobione, wszystko fajnie wykonane, jak na razie. Titan Books, jakby ktoś szukał. Jakby ktoś miał jakieś pytania, gdzie, co, jak, to wiecie, prywatnie do mnie walcie, wszystko wam opowiem. Pudełeczko ma taki, jak to mówią moi kumple, knefel. Taki ma knefel, za który sobie ciągnę. O, nie możecie tego zobaczyć, ale mniej więcej wygląda to tak. Wszystko tu jest ładnie zrobione, posegregowane. Rulebook, escape, jakiś tam content, QR code, Anatomy of the Game, więc tu są przepisy, jak tą grę grać. Może zrobię osobny odcinek o graniu, może uda się zaprosić jakichś przyjaciół i zagrać tą grę. Byłoby bardzo fajnie. Może wciągnę w to moją żonę, może wciągnę kilku kumpli, zobaczymy. To jest książeczka w każdym razie, tak wygląda rulebook. Tu mamy scenario i teraz coś, co zawsze robię, muszę zawsze powąchać książeczkę. Okej, okay. Więc mamy scenariusz, mam jakieś tutaj pokazane karty, wszystko wytłumaczone jest. Jestem ciekaw tylko, czy ja znajdę czas na to, żeby w to pograć i żeby móc nagrać wideo. Okej, więc jest to rulebook. Nie wiem, czy wygląda skomplikowany. Troszeczkę chyba tak. To są chyba te karty naszego ucznia. Zobaczymy, co sobie jakaś formuła, jakieś potki. Tutaj mamy kolejną książeczkę. To jest notatnik naszego apprentice'a. Apprentice'a. Ucznia. Runy. Tłumaczone, proszę bardzo. To niby zamazane, niby rozmazane.
Ziemia, powietrze, woda, ogień. Kolejne wytłumaczenia. Kurde, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy będę miał czas i co zagrać. Czy będę miał możliwość. Czy w ogóle będę miał ochotę. Czy po tym to, po tym filmiku na tym się skończy. Zobaczymy. Tu jest jakaś plansza jedna. Nie wiem, czy to jest ta wieża z Karazhanu, czy to jest w sposób podstawowa plansza. Zobaczmy dalej. Tu jest jedna z karteczek. Podejrzewam, to coś tu się składa, albo tu się składa i wygląda na to, jakbyśmy mogli to wyciąć i skleić. Więc ciekawe, czy to jest swego rodzaju jakaś kostka, jakiś stożek. Będę obczaił to później. Szukamy dalej. To jest chyba koniec. Wyciągnąłem wszystko stąd, co mnie trochę martwi. Zobaczmy karty. Mamy karty. O, jedna nam padła. No i zacznijmy. Temporary Serum, tu jest napisane coś. Każda, tutaj jakby wygląda na to, że karta. Karty mają jakieś cyferki. Tu jest na przykład napisane 5 minut. Tutaj wyciągnąłem pierwszą kartę. Ta ma jedynkę. Ta ma tutaj dwójkę. Obczajmy później, co tu jest. Zobaczymy karty te i te. Te wszystko jakby po kolei. Widzicie? I z tyłu są rysunki. Blood Petal. Wszystkie są. Blood Petal, Blood Petal, Blood Petal. Tylko inne rysuneczki, dinozaury. Te są w ogóle już bez żadnych cyferek. Wygląda to, że wygląda to dość prosto. Znaczy, w wykonaniu wygląda to dość prosto. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w grze. Kolejne karta, kolejny kryształ, kolejne numerki, ale tym razem z tyłu są takie rzeczy jak na przykład tu Hunter, Mage, Priest. A na odwrocie tych kart są takie loga. Ja w ogóle te rzeczy kupuję tylko i wyłącznie dlatego, że mają loga Warcrafta. Coś, co ma logo Warcrafta albo Hordy, jak moja rączka. Horda. Team Sylvanas. I tu jeszcze jest Teral, ale wam go nie pokażę, bo mam czasem koszulkę. Tak, jestem takim jestem uzależnionym chłopczykiem od tego wszystkiego. Dlatego to wszystko kupuję. Karmię moje wewnętrzne dziecko, choć nie za bardzo mam z kim się tym wszystkim dzielić. I teraz pytanie, czy ja to mogę wyciągnąć i coś tam jeszcze jest? Chyba trochę popsułem pudełeczko. Okazuje się, że... Znaczy nie popsułem, w środku nic nie ma. To jest wszystko. To jest wszystko i troszeczkę smutłem, dlatego że mamy tylko te karty, które nie wiem co jeszcze znaczą. Miało być trzy scenariusze, jest jedna tablica, więc domyślam się, że ona oznacza jakiś czas czy coś. No i to coś. Tutaj mamy Tracing Runes, więc to jest właśnie chyba wytłumaczenie runów tego trójkącika, czyli ten trójkącik musimy chyba wyciąć i go skleić, tak wygląda na rysunku. Więc zobaczmy, scenario book, oczywiście logo Warcrafta, to jest najpiękniejsze logo na świecie. Tak mi jara, tak się tym... Tak mi kręci, że szok. No zobaczmy, Scenariusz pierwszy, Peril in Ungoro Crater. Czyli karty tutaj właśnie z tymi rusznikami są tu używane. Nie wiem, czy nie trzeba jakieś apki ściągnąć, dlatego że tu jest kod QR. I pewnie trzeba zeskanować coś ściągnąć. I pewnie też tam odpala się nasz soundtrack. Tu są puzzles, nie przeżyłem wszystkich kart, ale na przykład są karty, gdzie jest nasany plecak, gdzie są jakieś ślady na ziemi. Wygląda to, że w tym paku kart są jeszcze o wiele bardziej złożone i skomplikowane karty. Jak widać w książce ze scenariuszami. A! Czyli trzeba będzie używać telefonu i różnej muzyki, bo jest na przykład napisane tutaj w tym zielonym kółeczku. W zielonym kółeczku jest napisane You can pause the soundtrack during the explanation. I może soundtrack też coś oznacza, może soundtrack daje nam czas. Godzina, 75 minut. Zobaczymy. To by było chyba na tyle. Uciekam sobie na dół, bo tam siedzi mój synek. Musimy zająć się naszymi tatusiowo-synowymi sprawami i wykorzystać chwilę, które jeszcze mamy razem, zanim będziemy odbierać naszego najmłodszego odniańki. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie dać suba, naciśnijcie dzwoneczek, łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz po sobie, żebym wiedział, że jest sens to dla kogoś robić, że ktokolwiek mnie ogląda. Albo może jakieś sugestie,
temat, którym bylibyście zainteresowani. Przypominam, że ja nagrywam teraz z Leeds, z West Yorkshire w Anglii, z mojego ciasnego game roomu. Podejrzewam, że wy tam w Polsce macie większe toalety niż ja mam mój pokój. Ale uważam to za sukces, że będąc ojcem dwójki dzieci, udało mi się jeszcze uchować jeden pokój dla mnie, gdzie teoretycznie nie ma nikt wstępu. A few minutes later. Przypomniało mi się, że poza tym, co ostatnio pokazywałem, tym escape roomem Warcrafta, mam coś, co dłużej o wiele czeka na premierę i na rozpakowanie. Tymek, albo jak znacie go z Instagrama, Jodymek, miał się rodzić, czyli w 2016 roku dostałem takiego szału zakupów. Już wtedy kupiłem Playa 4, założyłem mu jego profil na PlayStation Network, chociaż wiadomo, że zaczął grać jakieś 3 lata później dopiero. Ale kupiłem dwie rzeczy inne, z myślą o tym, że to będzie fajna rzecz, żeby go wprowadzić w świat Warcrafta i rzecz, którą będziemy mogli razem zrobić przy stole jako ojciec z synem. Wiadomo, że to były wymówki, bo chodziło o to, żeby po raz kolejny nakarmić moje inner child. Ale to jest dowód na to, że jednak potrafię czekać, bo zawsze byłem człowiekiem bardzo niecierpliwym. Nienawidziłem czekać. Nienawidziłem zwlekać z zakupem czegoś. Jeśli coś chciałem, to musiałem mieć teraz i już. Nie czekałem. Szlak mnie trafiał i odczuwałem psychiczny dyskomfort, drapanie w głowie, jeśli musiałem na coś czekać dłużej niż byłem w stanie. A to, co wam pokażę, leży u mnie na półkach od 2016 roku, jakoś tak, 16, czy nawet może 15, 16. Więc jakby nie patrzył, to już 6 lat. I jestem w szoku, że tak spokojnie obok tego przechodzę. Może jest dlatego, że nie mam gdzie tego rozpakować i wyeksponować w tym domu, bo jest malutki, ciaśniutki. Zastanawiam się, czy to rozpakowywać, czy jeszcze nie. Kupiłem to dawno temu, ceny mam pozrywane. Mega Bloks World of Warcraft. Pewnie z wielu z was ma to u siebie na półce gdzieś w domu rozpakowane. Ja jeszcze nie mam. Więc jak widać, pudełko nosi dość duże znamiona czasu. Jest tu trochę kurzu. Trochę jest kurz. Wstyd, pewnie znowu ktoś powiedzie, że nie odkurzyłem. Pudełko są poniszczone, ale nie są otwarte w ogóle. Jeszcze nie otwierałem tego, nawet nie wiem, tu musiałbym rozrywać. Korci mnie, żeby to otworzyć i zażyć do pudełka, ale prawda jest taka, że ja nie mam gdzie tego wyeksponować nawet. Myślałem, że to będzie dobry motyw, żeby Tymusia i Leośkę potem zaszczepić do Warcrafta. No, ale się nie wydarzyło jeszcze. To jest jedna. Kupiłem tylko dwa. Nie wiem, dlaczego tylko dwa. Kupiłem dwa, które mnie interesowały. Kupiłem to, bo nie pamiętam, żeby tam było aż coś tak dużo fajnego, ale kupiłem to. Wiecie co, jak patrzę na to pudełko, naprawdę mam ochotę to otworzyć, ale może jednak jeszcze warto poczekać. Więc kupiłem to. To małe pudełeczko. Ale jeszcze mam... To duże. Chyba nawet nie zdajecie sprawy, co przechodzę, patrząc na to, co czuję. Jeszcze nie rozpakowane, nie zmontowane i nigdzie nie wyeksponowane. Może jak się przeprowadzę do większego domu, to w moim gaming roomie będę mógł to lepiej wyeksponować. Na tą chwilę jest to tylko w pudełku, które... O dziwo, jak powiedziałem, nie niszczy mojej psychiki, że czekam jeszcze tyle lat. Ale jak to wam teraz pokazuję i sobie tak oglądam, to wiecie co? Kręci. Kręci strasznie, żeby to tworzyć. Kręci też, żeby przeszukać czeluścia internetowych sprzedawców i zakupić coś jeszcze innego, bo jest tu Frozen Throne, kawałek zamku, jest tu maszyna oblegająca. Nie ma tak naprawdę dużo rzeczy z tej serii. Jestem ciekaw, czy się zachowało, a sprawdzę za chwilę sobie w internetach, czy się zachowało jeszcze coś. Ale wygląda to tak. Pudełko jest też zniszczone, bo walało się po szafach pochowane, ale jest nieotwarte. Ci co? I strasznie kręci mnie, żeby to tworzyć. Oczywiście, jeśli któregoś dnia uda mi się pokonać samego siebie i otworzyć te pudełka, to pewnie zrobię z tego wideo. Ze składania i z zabawy z moim synem. Też mi trochę szkoda, bo Tymek też się może teraz uszanować, ale Leosia to... Leośka, tak na niego mówimy, to pewnie porozrzuca i porozwala. Ale może ktoś z was potrafi sobie wyobrazić, co ja teraz czuję, mając te dwa pudełka przed sobą, jeszcze nie rozpakowane. I czuję też ból, dlatego że nawet nie mam gdzie tego wyeksponować. Wszystko takie tu ciasne, małe, w tej anglowni. Chyba czas wracać do Polski, do większych domów, większych
możliwości, większych przestrzeni mieszkalnych, pokojów, gaming roomów, ogrodów i to rozpakować i wyeksponować. Nie wiem, czy warto. Dobra, tyle. Pewnie was rozczarowałem zawartością tego filmu, aczkolwiek chciałem zostawić ślad. Może jakiś komentarz tam pchnie mnie ku temu, aby to rozłożyć i się pobawić. Może to jednak się wydarzy. Tyle. Odkładamy klocuszki. Idziemy do syna na dół pobawić się i porobić kilka innych rzeczy. Tyle, moi kochani. Trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie o mnie. Zaglądajcie tu regularnie. A tymczasem, Borem Lasem. Live long and prosper.